Jedziemy ulicą Alpejską. Znajdujemy się koło stadium podróżowego w Trzystawy. Pamiętać należy, że mamy tutaj dwa pasy w jednym kierunku. Mamy też również ograniczenie prędkości do 20, które działają do najbliższego skrzyżowania. Generalnie nie wolno się tutaj przyspieszyć. Te pasy ruchu są dosyć wąskie. Będziemy zawracać na najbliższym skrzyżowaniu ruchu okrężnym. Zmieniamy pas zatem na lewy. Pamiętamy o ograniczeniu. Zawracamy. Czyli teraz jedziemy w kierunku przeciwnym. Znowu mamy ograniczenie prędkości do 20, które działa do najbliższego skrzyżowania. A my chcemy skręcić w najbliższą możliwą drogę w lewo. Skręcając w lewo, musimy zmienić pierw pas na lewy. Oczywiście przed liniami ciągłymi, które do tego zakazują. Ustępujemy pierwszeństwo pojazdom jadącym z naprzeciwka. Jeżeli mamy wolne.